Cześć, z tej strony Fmeber, witam was w kolejnym audiologu. No i cóż, pozbierało się znowu troszeczkę informacji. A właśnie mi się też jeszcze teraz jedna przypomniała, o której może wspomnę na samym początku. Tak więc, na samym początku pragnę was poinformować, że zbliżamy się coraz większymi krokami do 500 subskrypcji, czyli 500 widzów. Tak naprawdę mnie tyle osób nie ogląda, ale no jakby nie patrzeć, te subskrypcje są. Nie, mniejsza o to, że większość z nich to są martwe subskrypcje, tak zwane. No ale... ale są. Więc, ja tak jak już wielokrotnie zapowiadałem i wspominałem, na z okazji 500 widzów przygotowuję konkurs. Znaczy konkurs generalnie jest gotowy, tylko czekam aż będzie te 500 widzów. Jest do wygrania oczywiście, jak już wspominałem, pendrive, na którym będzie save mojej mapy z kanciastych przygód. W tym momencie będzie to save z modami, bo no, gram na modach, wprowadziłem je, także starego save'a już raczej nie dostaniecie takiego bez modów. Co dalej? Oprócz tego drugi save to jest mapa Escape, którą też rozdam. Save'y generalnie rozdam kilku osobom, tylko chodzi o to, że jedna osoba będąca na pierwszym miejscu wylosowana zostanie właśnie te mapy nie przesłane na pocztę, a na pendrive'ie. Tak. Dobra, i lecimy dalej. To oczywiście konkurs będzie w swoim czasie. Dobrze, i teraz zaczynamy a propos serii, kilka słów. Zacząłem już serię z Hardcore, Minecraft Hardcore, jak już pewnie zauważyliście. Dwa odcinki już wyszły, trzeci wychodzi w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wam się podoba. Z tego co zauważyłem, seria ta cieszy się dużą oglądalnością. W sumie chyba na razie największą, także troszeczkę mi się udało z tą serią. Bardzo się cieszę, że wam się podoba i że ją z chęcią oglądacie. Ja też ją z miłą chęcią nagrywam. No i oczywiście odcinki będą się ukazywać pojedynczo, co tydzień, nie? Jeden na tydzień, to tradycyjnie. Dobrze, kolejna seria, Euro Truck Simulator 2. Niestety dobiega już ta seria końca. Pytań już dostaję coraz mniej. Ostatnio w ogóle ich nie dostaję. A drugi fakt, że już osiągnąłem jakby 25 poziom doświadczenia i dzięki temu już mam ten silnik, który chciałem mieć, ten najlepszy w całej grze. Zostało mi tylko jeszcze w sumie do wykupienia jeden garaż w jakimś innym mieście i zatrudnienie może tam jednego czy dwóch kierowców i tyle. I myślę, że będziemy powoli kończyć tego Eurotrucka. Tam ja mówiłem w Eurotrucku samym, że jakbym osiągnął 30 level, to tam jeszcze są jakieś ulepszenia do ciężarówki. No ale 30 level, zanim bym zdobył, to by było kolejne 25 odcinków, bo już jest 25 odcinków z tej gry nagrane przeze mnie. No, żeby ten 30 level zdobyć, to naprawdę musiałbym około 25 tych odcinków kolejnych nagrać, bo teraz im większy level, tym wolniej on się nabija i trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby ten level nabić, a ja tego czasu ostatnio totalnie nie mam. Także myślę, że po prostu zakończę serię. No i cóż, ominą mnie najwyżej jakieś fajne rzeczy. Dobra, kolejna seria Kanciaste Przygody, jak już wspominałem, wprowadziłem mody. Teraz wyszła nowa paczka na 1.5.2, bo ja grałem na 1.5.1 na HX paku paczce. Teraz wyszły w sumie dwie nowe paczki, z tym, że są to takie same paczki, tylko że inaczej nazwane. Czyli X-Pack i Hushbox. Obojętnie na której będę grał, mówię, to jest to jedno i to samo. W tytule i tak nie wpisuję nazwy paczki, wszystko jest oczywiście w opisie i w tagach ewentualnie zawsze daję właśnie takie rzeczy. Nazwy paczek i tak dalej. I cóż, ja oczywiście będę modyfikował sobie tą paczkę, ale co więcej, będę ją wprowadzał. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym wreszcie móc grać z Kamilem. Tak naprawdę na modach nagrałem dopiero chyba 2 albo 3 odcinki, więc to nie jest dużo. Dużo tam też nie zrobiłem, nie bawiłem się tym, a mam nadzieję, że na 1.5.2 jest już naprawione i będę mógł z nim grać. Będę robił co w mojej mocy w tym tygodniu,
Mam nadzieję, że ten odcinek, który z Kanciastych Przygód, który wyjdzie wraz z tym audiologiem, będzie już nagrywany jakby właśnie na serwerze, czyli że będę mógł mieć już te mody na serwerze, ale oczywiście niczego nie obiecuję. To zależy od paczki, czy ona jest dobrze przystosowana do tego, czy nie. Kolejna seria to jest z serii planowanych Portal 2 w kooperacji. Ja o tym też mówiłem w Eurotracku, bo w Eurotracku właśnie jest to seria generalnie, w której jeżeli nie ma pytań, to ja gadam o seriach generalnie o wszystkim związanym z kanałem. Także kto ogląda, to wie. Portal 2 w tym tygodniu powinienem już zacząć go nagrywać z moim kolegą. Miał tam jakieś jeszcze niedociągnięcia w szkole, musiał coś tam jeszcze zrobić i zanieść to do szkoły, dlatego stwierdził, że dopiero no, w tym tygodniu, jak teraz ten audiolog wychodzi, zaczniemy nagrywać. Także Portal 2 w kooperacji dojdzie do ładu, w końcu będziemy nagrywać. Jeszcze jak to wyjdzie, to nie wiem, mam nadzieję, że dobrze i będą się odcinki w miarę, myślę, no, co tydzień ukazywać. Jeżeli to zależy w sumie od naszego wspólnego znalezienia wolnego czasu i możliwości nagrania takiego jednego odcinka. Dobra, tyle słowem Portala 2, także no, niedługo będzie. Battlefield 3, owszem, grę tak jakby dostałem, czy też, no dostałem, tak, z dniem, w którym kupiłem sobie SimCity i zagrałem po raz pierwszy. Do dziś żaden odcinek się nie ukazał, ale ja już o tym wspominałem wielokrotnie, także w Eurotracku. Problem polega na tym, że ta gra ma dosyć duże wymagania, a ja pomimo tego, że mam niskie detale i w miarę, powiedzmy, że dobry komputer, no, ścinki są bez nagrywania nawet, a co dopiero gdybym nagrywał. Co więcej, jak już wspominałem, Fraps, czyli program, którym głównie nagrywam wszystkie moje serie, nie obejmuje tej gry, nie wiem czemu, coś jest nie tak. Widocznie są jakieś zabezpieczenia czy coś, nie wiem, i muszę to nagrywać innym programem, co nie jest tak naprawdę utrudnieniem, ale podejrzewam, że mogą być przez to większe lagi, przez co materiał będzie nadawał się tylko do takiego jakby wyrzucenia, bo wątpię, żeby to komuś się chciało to oglądać. Nie wiem, ja może spróbuję niedługo coś nagrać z tego, jakieś 1-2 odcinki, ale nie obiecuję, że to wrzucę, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Dobrze, kolejna z planowanych serii City on the Island jest już dawno widniejących na kanale. Jest tam w planowanych seriach. Miałem, słuchajcie, już nawet pierwszy odcinek nagrywałem, ale coś mi się tam nie podobało w tym, co powiedziałem. Usunąłem, znowu nagrałem, znowu usunąłem, tak chyba z 3 razy. I w końcu stwierdziłem, wkurzyłem się, już mnie się nie chciało po prostu to nagrywać tego. I zrezygnowałem. Oczywiście seria będzie, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Muszę znaleźć czas na nagranie tego. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy warto mi ją zaczynać, bo nie wiem, czy kiedykolwiek dokończę ten projekt, który tam zakończyłem. On wymaga sporego nakładu czasu, którego mi ostatnio bardzo brakuje. No tak jak wspominałem, jestem na praktykach teraz cały miesiąc. Trudno, praktycznie już teraz ostatni tydzień, ale nie wiem, co jeszcze z wakacjami. Powinienem iść do pracy, a jeszcze nie wiem, jak to będzie. Także nie wiem, może zacznę ją najwyżej. Nie, jakby zakończę w połowie niedokończoną. Trudno. W każdym razie włożyłem już trochę w to pracę i nie chciałbym, żeby to teraz jakby poszło na marne. No i dobrze, i teraz ostatnia kwestia, myślę, że najważniejsza, czy może jedna z ważniejszych, ale do ważniejszych takich najbardziej nie należy, bo to jest a propos przyszłości kanału, słuchajcie. Co ja planuję w ogóle w przyszłości? Słuchajcie, przez najbliższy rok jeszcze na pewno filmy będą się ukazywać tak, jak ja to sobie planowałem, czyli załóżmy tam w piątek, tak? Może ewentualnie dzień się zmienić, ale nie wątpię. Także jeszcze wam nie będę zaprzątał głowy tym, co będzie jakby później, co może być, jak będę już pracował w jednej ze szkoły, to się zobaczy, jak już to będzie. Póki co planuję na przyszłość? Może jeszcze a propos serii, znaczy, bo to będą w sumie serie, ale nie piszę ich na razie w planowanych seriach na kanale, bo będą mi tylko tam widnieć przez bardzo długi czas, no bo to są planowane serie naprawdę na bardzo daleką przyszłość,
czyli minimalnie za rok. Niektóre, niektóre będą wkrótce i najpierw powiem o tych wkrótce. Dobrze, muszę się streścić, bo tu już prawie 10 minut. Pierwsza rzecz. Dead Space 3 powoli się kończy. To wszyscy, myślę, że wiecie. Znaczy, może nie wszyscy, bo to naprawdę mała część ogląda tą grę. W każdym bądź razie chcę nagrać kolejną trylogię, bo Dead Space'a nagrałem całą trylogię, a teraz zamiast Dead Space'a będzie wchodziła nowa seria, bo Dead Space się kończy, jak już wspomniałem. Będzie to polska produkcja. Będę wspomagał polską produkcję, tak. Będzie to oczywiście Wiedźmin 1. Mam zamiar z niego nagrać serię. Później, gdy go skończę, z Wiedźmina 2. I gdy Wiedźmina 2 skończę, nie wiem kiedy dokładnie wychodzi Wiedźmin 3, ani też nie wiem, ile zajmie mi Wiedźmin 2. W każdym razie chciałbym tak wycyrklować mniej więcej, jak zrobiłem to z Dead Space'em 2, że jak nagrywałem Dead Space'a 2, w czasie mniej więcej, gdy skończyłem go, wyszedł Dead Space 3 i go zacząłem nagrywać. Tam były lekkie opóźnienia z tym Dead Space'em 3, ale to wynikały z całkowicie technicznych spraw, czy tam... Nie pamiętam już czego. Nieważne. W każdym razie chcę coś takiego właśnie zrobić też z Wiedźminem. Myślę, że to będzie całkiem spoko pomysł. Także dopiero jak w sumie Dead Space'a 3 skończę, to wtedy się udam do sklepu i kupię Dead Space, może i Wiedźmina 1, o ile w ogóle go gdzieś znajdę. Prawdopodobnie będę musiał się kopsnąć na Allegro i wtedy tam sobie kupić, zobaczyć się. Dalej. I to już teraz powiem o takich totalnie przyszłościowych rzeczach, które planuję. Pierwsze co, planuję wprowadzić taką serię, w której będę mówił o filmach. Filmach, które mnie w jakiś sposób ujęły, nie wiem, według mnie zasługują na jakieś takie opowiedzenie o nich, jakby zapromowanie ich, pomimo tego, że one są oczywiście w telewizji dostępne i wszyscy na pewno je już oglądali, ale po prostu chcę powiedzieć o nich kilka słów, co ja na ich temat myślę i w jaki sposób na nie patrzę. Także to będzie coś takiego. Jedna seria, a druga... Drugą w sumie, powiem wam szczerze, niedawno wpadłem na taki pomysł. Nie wiem, czy go zrealizuję kiedykolwiek, ale jak tak sobie o nim myślę, to bardzo mi się on podoba. Z chęcią bym go zrealizował. Tylko mówię, nie wiem, czy to kiedyś się w ogóle uda. O co chodzi? Chodzi o to, żebym nagrywał serię, jak podróżuję po Polsce. Niekoniecznie gdzieś za granicą, ale bardziej po Polsce. Biorę na przykład, sobie jadę gdzieś po kolei do jakichś fajnych miast, w których jest coś do zwiedzenia. Jadę tam oczywiście z kamerką, wszystko fajnie, wszystko wam nagrywam, to co się znajduje tam. Potem się tam, nie wiem, prześpię w hotelu, jadę do następnego miasta, znowu się prześpię w hotelu i ewentualnie wracam do domu, czyli Wrocławia, lub też jadę gdzieś tam jeszcze dalej. Takie podróże, to by było coś, nie wiem, może podróże z Fomeberem, czy coś takiego. Czy Fomeber podróżuje? Coś takiego. W każdym razie mówię, nie wiem, czy to kiedykolwiek dojdzie do ładu, bo na to by trzeba było troszeczkę pieniędzy znaleźć. Wiadomo, taka podróż nie jest tania, zwłaszcza z noclegiem w hotelu. Ale mi właśnie o to chodzi, chciałbym czegoś takiego spróbować, jakieś takie 2-3 odcinki z takiego czegoś nagrać. Być może nie sam, może kogoś jeszcze wezmę, wtedy to zawsze wychodzi taniej. Wiadomo, składamy się na pół jakby na paliwo w hotelu, nie wiem, wzięlibyśmy wtedy na przykład dwupokojowy jakiś pokój. Nie wiem, to dziwnie brzmi oczywiście, ale tam są pokoje jakby, to trudno nazwać mieszkaniem, nie wiem. W każdym razie mówię, coś takiego planuję i czy to dojdzie kiedyś do ładu, nie wiem. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Ja tylko mówię, co mi by się podobało, żeby nagrać. Dobra, to w sumie już wszystko z informacji takich właśnie, których miałem wam ważnych do przekazania. Mam nadzieję, że was nie przynudziłem. Tyle, może dam wam muzyczkę, żebyście nie byli znudzeni tym moim gadaniem. Cóż, dzięki za obejrzenie oczywiście tego audiologa i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.